10 do 12, żeby za każdy rewir był odpowiedzialny jeden rewirowy, który będzie identyfikowany w swoim rewirze, czyli mają się ukazać ulotki reklamowe, czy jakieś plansze reklamowe na klatkach schodowych, skrzynkach na listy, tam żeby mieszkańcy mieli jasno i zdjęcie tego strażnika, który odpowiada za ich rejon, i telefon kontaktowy, sposób możliwości z nim umówienia się czy spotkania się w jakim, no w jaki sposób można by doprowadzić do takiego spotkania, jeżeli ktoś będzie sobie tego życzył. Dalej no, też taka budziła kontrowersje, dyskusje w maju czy na początku tego roku nasza struktura organizacyjna, za którą też no, było sporo negatywnych wypowiedzi, a zobaczcie Państwo, ile tam jest tych komórek organizacyjnych, ile tam siedzi ludzi, którzy nie pracują na ulicy, którzy nie obsługują mieszkańców i temu podobne. No w tej chwili ta struktura, no jest propozycja znacznego zmniejszenia komórek organizacyjnych w straży, no na pewno z dniem 1 stycznia no musi zniknąć referat ruchu drogowego, bo tracimy uprawnienia do fotoradarów. No inne również propozycje, no generalnie będzie zmniejszona ta struktura organizacyjna i na pewno więcej osób będzie pracowało bezpośrednio przy obsłudze mieszkańców. My oceniamy, wstępnie oceniam, że to będzie około 50 osób, które będą pracowały w referacie patrolowo-interwencyjnym i w referacie rewirowych. Na 59 osób funkcjonariuszy, którzy są zatrudnieni w straży, nie mówię o osobach, które obsługują monitoring, bo tam mamy osoby cywilne przy obsłudze monitoringu. No, sporo dyskusji wywołała również sprawa komunikowania się z mieszkańcami, zwiększenia tej komunikacji, poprawienia tej komunikacji. My te uwagi już od dłuższego czasu też odbieraliśmy. Już pewne kroki żeśmy poczynili. Jest, no myślę, że więcej informacji jest na naszej stronie internetowej. Bezpośrednio staramy się o tych zdarzeniach informować media, czyli Państwa. Prowadziliśmy już Facebooka, którego też nie mieliśmy, żeby tam na co dzień mieć kolejny taki element możliwości kontaktu. To zostało zrobione. Mówił, że mieszkańcy zarzucają strażnikom zbyt częste, nagminne poruszanie się środkami lokomocji, tutaj autami służbowymi. Stąd, tak jak pan komendant powiedział, bardzo dobry naszym zdaniem pomysł, aby rewirowi wyruszali codziennie rano z komendy straży do swojej rejonu pracy. I tutaj od razu można dodać, że będą widzialni namacalnie przez mieszkańców, będą mogli reagować także natychmiast, chociażby w środkach masowego komunikacji miejskiej, gdzie też zdarzają się wszelakie sytuacje kryzysowe. Chciałbym powiedzieć także, że mówiliśmy o monitoringu miejskim i tutaj doszliśmy do wniosku, że warto byłoby zwiększyć zatrudnienie, ale po to zatrudnienie zwiększyć, aby ten monitoring mógł działać przez 24 godziny w ciągu 7 dni tygodnia. Do tego pomysłem takim, myślę, bardzo ciekawym jest, aby na każdej zmianie pracy monitoringu był tak zwany patrol interwencyjny szybkiego działania, czyli człowiek, który obserwuje monitory, wykrywa zdarzenie, przekazuje to do patrolu, który jest w tym momencie dyżurnym, i ten patrol dyżurny natychmiast jedzie w miejsce zagrożenia, aby ewentualnie to miejsce zlikwidować. Mówiąc wprost, na zasadzie takiej działania karetki pogotowia. Jedno sprostowanie do pana przewodniczącego. Monitoring działa 24 godziny na dobę i przez cały tydzień, z tym, że nie na każdej zmianie mamy dwuosobową obsadę. Tu chodziło o to, żeby na każdej zmianie było dwuosobowa obsada, a nie jedno. Odbić z tej właśnie sprawy fotoradaru, jeżeli chodzi o służbę Straży Miejskiej w Grudziądzu.
te fotoradary, to co zawsze było postawione mieszkańców, że Straż Miejska koncentruje się na fotoradarach. Chcieliśmy i tak, żeby nastąpiła likwidacja tych urządzeń. Na szczęście też przepisy, które zostały uchwalone, zmierzają w tym kierunku, żeby te urządzenia były wyłącznie w gestii policji. Ale do końca roku nic się nie zmieni w tej kwestii. Znaczy się prawdopodobnie się zmieni. My chcemy szybciej wyłączyć. My w tej chwili mamy przygotowane wystąpienie do, to jest taka procedura, do Generalnego Inspektora Transportu Drogowego, bo żeby zamontować i zdjąć urządzenie rejestrujące, musi być zgoda Generalnego Inspektora Transportu Drogowego. W związku z tym my w tej chwili występujemy do Generalnego Inspektora o wyrażenie zgody na demontaż fotoradarów na ulicy Halera i tego rejestratora przejazdu na czerwonym świetle przy ulicy Piłsudskiego. Bez tej decyzji praktycznie możemy nie używać, bo zasłonimy, zdejmiemy znaki, ale chodzi już o takie całkowite uporządkowanie, żeby to zdjąć, to musi być zgoda na zdjęcie, bo te urządzenia są instalowane w takiej samej procedurze jak urządzenia Generalnego Inspektora, czyli te miejsca, w których one stoją, zostały uznane przez Generalnego Inspektora Transportu Drogowego jako miejsca niebezpieczne. I teraz powodem demontażu tego w tych miejscach niebezpiecznych jest na ten moment tylko zmiana przepisów prawa, a nie ocena polepszenia się sytuacji, tak? Bo gdyby to było ocena, że tam dobra, już jest wszystko ok, nic nie dochodzi, to demontujemy, ale no musimy tego dokonać. Ja bym chciał, żeby to było w miarę szybko, chociażby z takiego względu, że nie chciałbym w miesiącu styczniu funkcjonariuszom policji przekazać, nie wiem, 2000 spraw, którym nam się nie uda zakończyć, a tak byśmy mieli czas, żeby to zakończyć, jakieś może drobne, bo my od 1 stycznia nie będziemy mieli uprawnień oskarżyciela publicznego, czyli nie będziemy mogli występować przed sądem i wnosić aktu oskarżenia, wniosku o ukaranie. Takie pytanie odnośnie reorganizacji, bo była już Straż Miejska na rowerach, albo przynajmniej miała być. Ja kiedyś udało mi się zrobić zdjęcie, nawet na takich skuterach strażnicy miejscy jeździli. Mówił pan tutaj o zmianie, że strażnicy mają więcej piechotą, rozumiem, chodzić, tak, przemieszczać się po tych swoich rewirach. A może lepszym rozwiązaniem byłoby na przykład powrócenie do tych metod takich półkomunikacyjnych, czyli skutery, rowery, gdzie łatwiej się przemieszczać chociażby w środku osiedla. Idea tutaj. Co się stało z tymi skuterami? O, też nie, takie pytanie. Skutery były używane i w tym roku, i rowery były używane w tym roku, żeśmy na tym strażnicy jeździli, się przemieszczali, bo to jest bardzo dobry środek lokomocji dla strażników. Jeżeli będą mieli się przemieszczać do Miszka, jak nie będzie tam stałego posterunku, będą mieli się przemieszczać na służbę, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby się tam przemieścili rowerami, tak? Bo pojadą sobie ścieżką rowerową przez całe miasto i też będą widoczni. No tu jest kilka takich pomysłów. Ja mówię cały czas o tym sprawozdaniu, bo nie mówię jeszcze o pomysłach wykonawczych, bo dostałem od pana prezydenta polecenie, żeby tutaj przygotować te szczegółowe rozwiązania i pewnie, nie wiem, za tydzień, za 10 dni będziemy również rozmawiać już o szczegółach tych rozwiązań. Ale jest taki pomysł, on jest ogólnie zarysowany, że strażników należy kierować do problemu, a nie od problemu. Czyli do problemu, czyli w ten rejon, gdzie występuje jakikolwiek problem, a nie w szeroko rozumiany teren. Tak? Czyli gdzieś tam na osiedle i wtedy jest dyskusja, czy lepiej go kierować na osiedle, czy lepiej go skierować gdzieś w miejsce, w które wiemy, że ten problem występuje. Ma być więcej patroli kierowanych do centrum miasta, do samego, do ścisłego centrum miasta, do starego miasta. To także, żeśmy podpatrzyli Toruń, tam priorytetem jest centrum miasta, tam szczególnie ze względu na turystów, no, żeby tam ich wizerunek, ale do naszego miasta też coraz więcej turystów przyjeżdża, w tym roku było więcej, w przyszłym roku będzie pewnie jeszcze więcej i też musimy o to centrum zadbać, aczkolwiek muszę uczciwie powiedzieć, że z ogródkami piwnymi, które były cały sezon, nie mieliśmy problemu w tym roku. Czy też bardzo ważna sprawa, kwestia czasu pracy strażników.
analizowaliśmy czas pracy, a więc czy trzeba zwiększyć dyżury 24 na 24, ale chcemy tutaj też pokazać utrzymanie tego, co jest obecnie, że dwie zmiany, jeżeli chodzi o poniedziałek, dzień czwartek, tak, jeżeli się nie mylę, i następnie w weekendy, gdzie jest Straż Miejska, będzie działała 24 na 24. I także jednym z ważnych takich aspektów jest ograniczenie konwoi, gdzie Straż Miejska występuje w konwojach, żeby więcej konkretnie osób ze Straży Miejskiej strażników zaangażować do służby patrolowej. Konwoje, gdzie straż realizuje, to w szczególności jest Urząd Miejski, a więc też tutaj takie kwestie organizacyjne, że jeżeli taki konwój ma się odbywać, to żeby się odbywał w kilku sprawach od razu, tak? Nie żeby strażnik był wzywany, taki zespół już zmotoryzowany kilka razy w tygodniu, tylko można wiele spraw załatwiać w konkretny dzień, o konkretnym czasie, kiedy pracownicy urzędu czy innych jednostek, które potrzebują konwoi, wykorzystały w tym momencie dany patrol, tak? Żeby ten patrol był zaangażowany do pracy na ulicy, dla mieszkańców, żeby konkretnie w tym wypadku praca strażników koncentrowała się na pracy wyłącznie w mieście, na pracy przy interwencjach, na pracy przy pomocy mieszkańcom. Doszliśmy, drodzy Państwo, jeszcze do wniosku o tym, aby zlikwidować punkty przyjmowania interesantów. Tam te punkty znajdowały się na osiedlach. Były takie sygnały, że właściwie zerowe zainteresowanie ze strony mieszkańców i tutaj zespół doszedł do wniosku, że lepszym będzie spotkanie się pana komendanta czy też rewirowych strażników co roku w terenie w danej dzielnicy z mieszkańcami. To przyniesie pewnie zdecydowanie lepszy skutek. Oczywiście o tym, co mówił pan komendant, ponadto na bieżąco można umawiać się i spotykać w wszelakich problemach z Strażą Miejską. Chodzi o dyżury, tak? Tak. O te dyżury strażników miejskich w terenie. Wspomniał pan komendancie, że strażnicy mają być od teraz w związku z pracami tego zespołu bardziej uprzejmi. Czy to znaczy, że do tej pory nie byli? Ja nie powiedziałem, że mają być bardziej uprzejmi, tylko mieszkańcy oczekują strażnika uprzejmego i bardziej zdecydowanego. Uprzejmego w tych sytuacjach takich, o których ja tutaj powiedziałem, tak? Czyli tych pomocowych, bo no nie mamy skarg. Co roku pan prezydent składa informacje o skargach, które wpływają do Urzędu Miejskiego. No nie ma skarg na strażnika miejskiego, tak? Tak samo jak nie mamy skarg na czynności wykonywane przez strażnika miejskiego, bo tu są dwie drogi skargi. Jedna to jest poprzez prokuraturę, ale do prokuratury można się skarżyć w sytuacjach na czynności strażnika, czyli użył środka przymusu bezpośredniego bez zasadnie, jakby ktoś określił, osadził go na punkcie pomocy osoby nietrzeźwej, a nie powinien, no to tu z tymi skargami, czy wprost, nie wiem, no uderzył kogoś, to z tymi skargami idziemy do prokuratury. I tych też nie mamy od iluś lat, nie pamiętam, ale ja nie pamiętam takiej sytuacji. A druga ścieżka to są skargi takie z ulicy, jak przychodzi ktoś i składa skargę na to, na to, na to. I też nie mamy w sprawozdaniach pana prezydenta, a wiedziałbym o tym, bo pewnie musiałbym uczestniczyć w wyjaśnianiu takiej skargi, że strażnik jest nieuprzejmy, czy niekulturalny, nie wiem, no jak w każdym razie w tej formie. I takich skarg też nie ma, co wcale nie znaczy, że mieszkańcy nie przychodzą do mnie i nie mają innego zdania w ocenie jakiejś sytuacji. I też to wyjaśniam. A to komuś się nie podoba, że zadzwonił do nas, że pojazd stoi na trawniku, a strażnicy idą i oceniają, że to nie jest już dawno trawnik, tylko klepisko. No pewne tutaj obowiązują przepisy, no i my musimy się również do nich stosować. I te różnice zdań nieraz wynikają. Komuś się nie podoba zaparkowany samochód, później się na podwórku, później się w trakcie interwencji okazuje, że podwórko jest terenem prywatnej posesji i właściciel tej posesji nie ma żadnych uwag do tego, żeby pojazdy sobie tam parkowały, ale któryś z mieszkańców ma do tego uwagi. No i tutaj nasze kompetencje się też kończą. Chciałbym przypomnieć, że my mamy uprawnienia do podejmowania interwencji w miejscach publicznych. Już miejsca no, prywatne nie są tymi miejscami publicznymi i przepisy kodeksu wykroczeń, postępowania w sprawach o wykroczenia określają te standardy.
Takie pytanie praktyczne. Od nowego roku stracą Państwo część uprawnień. Jak będzie wyglądała sytuacja, kiedy ten monitoring zarejestruje taką sytuację czysto drogową? Znaczy monitoring, znaczy tak, my tracimy uprawnienia do rejestracji wykroczeń polegających na przekroczeniu prędkości oraz niestosowania się do sygnału świetlnego, czyli wjechanie za sygnalizator w trakcie wyświetlania sygnału S3. A monitoring nie rejestruje nam prędkości. W związku z tym wykroczenia, które będą zarejestrowane przy pomocy monitoringu typu parkowanie, gdzieś tam wjechanie pod jakiś zakaz, oczywiście ten materiał jest jak najbardziej przydatny do skorzystania. My wszystkie sygnały traktujemy poważnie. Jutro, jak będziemy podsumowywać 9 miesięcy tego roku, to mieszkańcy kolejny raz 1500 interwencji więcej zgłosili niż w roku poprzednim. Czyli to są te zgłoszenia bezpośrednio od mieszkańców. A z kolei monitoring miejski no też nie może w mojej ocenie służyć tam polowaniu. Ale jeżeli ktoś notorycznie łamie zakaz. Notorycznie. Mówimy, robimy zdjęcia, bo to jest tak. Mieszkaniec jak dzwoni, to by chciał, żeby ta akcja wyglądała jak akcja antyterrorystów. Czyli przyjeżdżają, glebują kogoś, samochód na hak i pojechał i nie ma go. O, wtedy jest załatwiony problem. Ale w momencie, kiedy my jedziemy, wkładamy wezwanie za wycieraczkę, robimy zdjęcie z monitoringu, osoba przyjeżdża do nas i wtedy albo w postępowaniu mandatowym, albo w trakcie czynności wyjaśniających, czyli to są takie czynności zmierzające do skierowania sprawy do sądu, to ten zgłaszający tego już nie widzi. Nie? Bardzo często jest to anonimowe zgłoszenie, niechcące zostawić możliwości odpowiedzi. Mamy odwrotne też, że wczoraj miałem kontakt z redaktorem z jednej z gazet. Dotyczyła co prawda sprawa spalania, ewentualnej uciążliwości, że tam sąsiadowi robi pod górkę, kolokwialnie mówiąc, ale pan wystąpił z imienia, nazwiska, redaktor przekazał nam ten telefon, bo zgłaszający chciał, żeby mu przekazał. Wczoraj doszło do takiego spotkania w godzinach popołudniowych i sprawa jest dalej prowadzona. Ale tego już później nie widać. No. Czy w ramach prac komisji, bo tutaj rozumiem, to był taki pewien audyt Straży Miejskiej, czy korzystali Państwo z jakichś doświadczeń innych miast, może odwołali się do jakichś ekspertów na przykład, albo no, jakiejś pomocy, która mogłaby usprawnić tą pracę? Zdecydowanie bardziej korzystaliśmy z opinii mieszkańców, z opinii rad osiedlowych, z opinii Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami, czyli osób, które mają na co dzień styczność z takimi bardzo uciążliwymi sytuacjami, czasem banalnymi, ale te banały czasem urastają do formy wielkiego problemu i bardziej na tym bazowaliśmy. Nie odwoływaliśmy się do jakichkolwiek ekspertów, natomiast myślę, że jakby tutaj jeszcze wracając do tego, co Pan pytał odnośnie monitoringu, ja myślę, że strażnicy sami chyba będą sobie zdawać sprawę, albo już zdają sobie z tego sprawę, że ta praca zespołu to jest jakby wyciągnięcie ręki do nich, bo przecież pogrożono już palcem strażnikom miejskim dwa razy. W tym roku, tak jak mówiłem, to wstąpi raz poprzez wywołanie projektu uchwały o likwidacji strażników. Muszą, tak jak tutaj pan komendant podkreślał, muszą być zdecydowanie bardziej uprzejmi, muszą być bardziej stanowczy, jeśli chodzi o egzekwowanie osób, które łamią miejscowe prawo. I myślę, że praca naszego zespołu, która, no, jakby to mówiłem, spotykaliśmy się sześć razy, da pozytywny efekt w postaci zmiany mentalności strażnika. Jeśli to pójdzie w drugą stronę, trudno powiedzieć, co się z tym może tak naprawdę stać, jaka będzie dalsza przyszłość Straży Miejskiej. Natomiast naszym celem było przede wszystkim poprawienie wizerunku i zmiany mentalności samych strażników. Ja chciałbym jeszcze tylko może dodać, bo teraz się przypomniało, że zespół jeszcze doszedł do takiego wniosku, aby ewentualnie powrócić do stosowania blokad samochodowych. Jest to spowodowane tym, że auta często parkują w miejscach, w których przejeżdżają chociażby tramwaje. Ta sytuacja do niedawna jeszcze jakby była jakby wyjęta, powiedzmy, z tych ram, ponieważ dość długo trwał remont linii tramwajowej, ale teraz kierowcy
Mamy taką nadzieję, że zdają sobie sprawę, że blokowanie ruchu wiąże się z wieloma konsekwencjami. No i dotychczas, tak jak pan komendant mówił, nie stosowano tych blokad, ale być może do tego typu formy Straż Miejska też powróci. Znaczy stosowanie blokady to jest właśnie, zastosowanie blokady to jest właśnie ten element taki, o którym tutaj pan mówił, tak, że wtedy już mamy ewidentnie sprawę rozwiązaną, czyli jeżeli pojazd stoi w jakimś miejscu, możemy, nie zagraża bezpieczeństwu, bo jak zagraża bezpieczeństwu, to musimy go zholować, ale jak nie zagraża bezpieczeństwu, ale nie stosuje się do przepisów prawa, to możemy mu założyć blokadę i wtedy kierujący musi się do nas zgłosić i mamy go tak ad hoc, tak, i rozwiązujemy. A w ostatnim czasie spotykamy się z takimi cwaniackimi zachowaniami, nie dalej jak w poniedziałek, kiedy pojazd na niemieckich numerach rejestracyjnych naprzeciwko cechu rzemiosł różnych zostawił pół metra na przejście, czyli no, o wózku nie ma mowy, trzeba było się przeciskać, ale jak przyszli do mnie z pretensją, to mieli porobione zdjęcia. Ale zdjęcia sobie porobili, jak się cofnęli już o metr i jedno koło stało na krawężniku, a nie wiedzieli, że my żeśmy to mieli zarejestrowane na monitoringu. Dopiero jak im to pokazałem i ośmieszyłem, że przy dziecku posuwają się do kłamstwa, no to byli tacy bardzo zmieszani. A z takimi sprawami spotykamy się ostatnio często, że ktoś popełnia wykroczenie, ma wezwanie za wycieraczkę, to wtedy przeparkowuje pojazd, robi sobie nowe zdjęcia i przychodzi do nas. Ale my te zdjęcia też robimy w trakcie, kiedy wkładamy i wtedy mamy materiały porównawcze. Także tutaj te blokady naprawdę ostatnie lata żeśmy je stosowali sporadycznie. To była jedna, dwie, no góra pięć w ciągu roku. A nawet przykład, czy no, przykładem Torunia, tam jest to kilkadziesiąt w przeciągu miesiąca. Jednak wzorowali się Państwo na... Wzorowali może jakieś nowe pomysły. Efekty mogą być co najwyżej wizualne, ponieważ tego przedsięwzięcia tak naprawdę nie da się zmierzyć, zważyć. To miała być akcja szeroko taka informacyjna do mieszkańców, żeby sprzątać po swoich psach, że to nie trzeba wielkiego zachodu, żeby tą niespodziankę po swoim pupilu gdzieś trzeba było daleko zanosić do śmietnika, tylko po prostu kosze na śmieci są do tego przystosowane. Po to były wymyślone przeze mnie te naklejki i oklejanie tych koszy. Natomiast myślę, że ta świadomość mieszkańców z miesiąca na miesiąc rośnie. Częstokroć jadąc przez miasto, czy też idąc na swoim osiedlu, widzę, że mieszkańcy, i to w takim szerokim tego słowa znaczeniu, jeśli chodzi o wiek, zaczynają sprzątać. Zresztą, biegając osobiście z naklejkami przy koszach, miałem sygnały od mieszkańców, że to jest dobra inicjatywa, że to jest ciekawa akcja. Myślę, że pan komendant więcej mógłby na ten temat powiedzieć, jeśli chodzi o represyjność, jeśli chodzi o nałożenie mandatów na naszych mieszkańców. Natomiast jeśli chodzi o jakieś pomysły... Nie ma takiego wyszczególnienia. Ogólnie. Ale w naszym sprawozdaniu też zwróciliśmy uwagę, sugerując to, aby strażnicy byli bardziej represyjni. Oczywiście ma pan rację. Ja mam przygotowane kilkanaście takich plakatów, z którymi chcę uderzyć rzeczywiście, tak mówiąc kolokwialnie, do szkoły. Ale tutaj też szansa dla Straży Miejskiej, dla strażników, którzy częstokroć odwiedzają i przedszkola, i szkoły, przeprowadzając szeroko rozumiane pogadanki. Jest tutaj okazja, aby poruszyć temat właśnie sprzątania psich odchodów, bo nic bardziej nie działa motywująco na takiego małego człowieka, jak przyjście właśnie strażnika, który wyjaśni, wytłumaczy. A ten mały człowiek wraca do domu, tłumacząc o swoim rodzicom, że jest to dobra działalność, jest to słuszne posunięcie i tu myślę także szeroki popis dla właśnie strażników miejskich, jeśli chodzi o taką czystą edukację. Nie będzie zwiększenia zatrudnienia w Straży Miejskiej, ono zostanie na tym samym poziomie. Reorganizacja powoduje, że więcej strażników będzie na ulicy w patrolach pracowało.
I przy bezpośredniej obsłudze mieszkańca, czyli tutaj chodzi o służbę dyżurną. Ale to podkreślmy, panie komendancie, na 59 zatrudnionych 48 strażników rusza w teren. Dyżurni, patrol i tak dalej. Także, drodzy Państwo, to jest 48 pracowników, którzy będą jakby dbać o to bezpieczeństwo naszych mieszkańców. Czy nie sparaliżuje to w jakiś sposób pracę Straży Miejskiej? Bo czemu w takim razie wcześniej tego nie? To mamy 7 osób z fotoradaru, tak? Bo mamy 5 osób z referatu ruchu drogowego i mamy 2 osoby z zespołu do spraw wykroczeń. Tam były 3 osoby, które zajmowały się kierowaniem spraw do sądu, a w tej chwili nam wystarczy 1 osoba, bo tych spraw będzie po prostu dużo, dużo mniej.